upodobnienie do pracy osoby, która jest punktualna i wzorowo wykonuje swoje obowiązki, nie powinno stanowić podstawy do zastosowania kary porządkowej, nawet w jej najmniejszym wymiarze kary upomnienia. Jednorazowe spóźnienie do pracy nie powinno stać się przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę takiego pracownika. Zwolnienie dyscyplinarne związane z wielokrotnym spóźnianiem się do pracy należy rozpatrywać indywidualnie, zależy od konkretnej, indywidualnej sytuacji. W razie sporu sądowego to pracodawca będzie musiał udowodnić, że miał podstawy do tego, aby zastosować to tak zwane zwolnienie dyscyplinarne. Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest sumienne i staranne wykonywanie pracy, a także stosowanie się do poleceń przełożonego, jeśli oczywiście nie są sprzeczne z przepisami prawa lub z zawartą umową. Obowiązkiem pracownika jest również przestrzeganie czasu pracy obowiązującego w zakładzie pracy. Polega to na punktualnym rozpoczynaniu pracy i świadczenia jej w czasie wyznaczonym przez pracodawcę w stałym miejscu pracy, ale także podczas podróży służbowych lub dyżurów pracowniczych. Pracodawca ma możliwość zareagować na powtarzające się spóźnienia, natomiast wszystkie środki należy stosować z uwzględnieniem danych okoliczności, aby nie narazić się na zbędny spór sądowy. Jedną z możliwości jest brak wypłaty wynagrodzenia za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy. Nieświadczenie pracy z przyczyn nieusprawiedliwionych oznacza pozbawienie prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywanej pracy. W sytuacji, w której pracownik nie usprawiedliwi swojej nieobecności i nie przedstawi wiarygodnych przyczyn swojego spóźnienia, wówczas nie przysługuje mu wynagrodzenie za czas spóźnienia. Pracodawca nie ma bowiem obowiązku wypłaty wynagrodzenia za czas nieprzepracowany. Drugą możliwością, najmniej taką bolesną, jest konieczność odpracowania spóźnienia do pracy. Istnieje jeszcze w przepisach kodeksu pracy takie narzędzie jak kary porządkowe, kara upomnienia, nagany, a najgorsza kara pieniężna. Natomiast kary porządkowe należy wymierzać jednak z uwzględnieniem rodzaju naruszenia obowiązków pracownika, stopnia winy pracownika i jego dotychczasowego stosunku do pracy. Konsekwencje oznacza to, że jeżeli pracownik spóźnił się 5 minut, ale taki pracownik, który do tej pory nigdy tak naprawdę się nie spóźniał, no to nie jest wystarczający powód do tego, aby zastosować karę upomnienia czy też nagany. Zupełnie inaczej będzie wyglądać sytuacja, w której pracownik spóźnił się godzinę, ale w konsekwencji nie spotkał się z umówionym na spotkanie klientem i firma straciła właśnie ważnego klienta. Natomiast pamiętajmy, że pracodawca powinien i ma możliwość korzystania z kar porządkowych, zaczynając tak naprawdę od upomnienia, ostatecznie kończąc na naganie, a ostatecznie jeszcze korzystając z kary pieniężnej. Spóźnienie może stać się również przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę, ale w praktyce wygląda to tak, że jest to konsekwencja powtarzających się spóźnień ukaranych karą upomnienia, upomnień, ostatecznie nagany, i ta cała historia pracownika jest wtedy faktycznie wystarczającą przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę. Natomiast jeśli chodzi o zwolnienie dyscyplinarne, to orzecznictwo Sądu Najwyższego nie wskazuje spóźnienia do pracy jako przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Musiałoby mieć ono jednak charakter rażący, czyli naprawdę wielokrotnie się powtarzający. W
tej sytuacji pracodawca musiałby udowodnić, że te spóźnienia powodowały dużą dezorganizację w pracy. Jeżeli notoryczne spóźnienia do pracy powodowałyby narażenie pracodawcy na poważne konsekwencje i naruszenie dobra firmy, na przykład, nie wiem, poprzez niedostarczenie dokumentów przetargowych, wtedy wystąpienie takiej sytuacji byłoby przyczyną uzasadniającą rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w trybie tak zwanym dyscyplinarnym. Pracodawca też człowiek rozumie, a w każdym razie powinien rozumieć, że każdego z nas spotykają zdarzenia losowe, jak zepsute auto, problemy z komunikacją miejską, inne zdarzenia. Natomiast nie powinniśmy, no dobrze o tym wiemy, świadomie i z premedytacją spóźniać się do pracy w sytuacji na przykład, gdy w zakładzie pracy tak naprawdę wszyscy przymykają na to oko. W konsekwencji to Ty, drogi pracowniku, będziesz słono za to płacił, co w rezultacie może nawet skończyć się zwolnieniem z pracy. I taka dobra rada ode mnie, jeśli spóźniasz się notorycznie, to widocznie nosisz w sobie dużą niechęć do wykonywanej pracy czy danego zakładu pracy, więc może najwyższa pora, aby coś zmienić, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji związanych właśnie ze spóźnieniami do pracy. Jeśli film okazał się przydatny, będę wdzięczna za kciuki w górę i bardzo serdecznie zachęcam do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco z moimi filmami. Czekam na Twoje pytania pod adresem mailowym, który widzisz teraz na ekranie. Fajnie, że jesteś i do zobaczenia.